Rob może za chwilę powie, jak on to robi. No właśnie. To mają też różne zajęcia, takie praktyczne rzeczy, które się mogą nauczyć właśnie, jak fotografia, jak robienie portretów, jak taekwondo mieliśmy w zeszłym roku między innymi, swego czasu mieliśmy capoeirę, także no takie różne ciekawe rzeczy, że muszę powiedzieć, że naprawdę obozy to jest taki produkt żelazny, który się sprzedaje w całości. Już w styczniu właściwie ludzie zaczynają się pytać o obozy, bo uważają, że nawet jak dzieci nie mają tego angielskiego aż tyle w Poznaniu, no to latem mogą jeszcze nadrobić, prawda? Zamiast tylko się bawić, to jeszcze czegoś się uczą. Uczą się i bawią. I najbliższy obóz kiedy? Będzie na pewno koniec czerwca, czyli 29. Szczerze mówiąc, no, w tym roku chyba nie zrobimy zimowego, dlatego że 2 tygodnie czasu jednak, jak rodzice chcą jednak dzieci zabrać na narty, i to jest trochę mało i no jakoś kiedyś robiliśmy te zimowe, ale w tym roku być może półkolonie, bo półkolonie takie dla dzieci, które mają, no nie wiem, nie wyjeżdżają nigdzie i dochodzą i wtedy Rob prowadzi z taką brytyjską lektorką na zmianę, ktoś tam jeszcze za SP im pomaga, także też zajęcia są ciekawe. A jak długo trwa taki obóz? Czy to jest tydzień, czy wyjazdowy dłużej? 2 tygodnie. 2 tygodnie. A zielone szkoły robimy na tygodniowe. Bo takie są zamówienia ze szkół społecznych i prywatnych właśnie, że tygodniowe. Ale one są bardzo podobne do obozu, tylko krótsze. Jeśli chodzi o ten obóz letni w czerwcu, jeśli ktoś nas ogląda, kto już jest ciekawy i już chciałby zapisać swoje dziecko, co należy zrobić? No należy zadzwonić do szkoły i poprosić o przesłanie, podać podanie adresu e-mailowego i przesłanie oferty, można też pocztą. Już mniej więcej mogę podać takie wstępne tematy, będzie to na pewno fotografia i będzie to młodsze dzieci będą uczyły się, budowały własny aparat fotograficzny i będzie to kino nieme, będziemy wykorzystać w tym roku, będzie stylizacja też i robienie zdjęć takich właśnie, jak będą przebrani za Charlie Chaplina, czy tam, nie wiem, braci Marx albo kogoś takiego. Nauczą się robić własne zdjęcia i wyobrazić. Oczywiście zawsze jest mnóstwo sportu na obozach i zawsze są takie zajęcia i gry komunikatywne. Całe dni są w ogóle zajęte, oni zawsze narzekają, że mają za mało czasu, wolnego właściwie w ogóle nie mają. Jest to też w ciekawych miejscach, bo w jakichś pałacach pod Poznaniem, w Rokosowie, w Tucznie, w województwie tutaj pomorskim. No i tematy będą też jeszcze inne, będzie być może jakaś mafia, jakieś takie gangsterskie filmy będziemy czyli tam bardziej tworzyć. Dla chłopców, coś ciekawego. Tak, i będą sprawnościowe, takie, gdzie będziemy Lost in Adventure, będziemy zagubieni, tak, będziemy różne przygody przeżywać i szukać się przy pomocy GPS-ów między innymi, bo tak na myśl sobie jakie metody. Tak, no, ciekawe rzeczy, tak. No super. Może na temat planu na obozie, może tutaj Rob się wypowie. No właśnie, zapytamy teraz Roba o to, co robi właśnie na obozie. What are you doing during the camp with the children? What's the timetable? Timetable, yes, exactly. Wow. Jaki jest plan? Yes. First thing in the morning, we wake the children up, make sure they have enough time to fix their rooms, because their rooms need to be neat and tidy. Budzimy rano dzieci i musimy też dbać o to i pamiętać o tym, że muszą wysprzątać swoje pokoje, mają być czyste, czyli zawsze przed wyjściem sprzątają pokoje. Zdobywają punkty, they score it's more of a competition, so that way at the end of the obóz, the camp, that they'll win a prize, the best female room, the best male room. Czyli też jest taki konkurs tak naprawdę, żeby zmotywować dzieci do działania, do sprzątania. Zbierają punkty i pod koniec obozu jest również nagroda dla pewnej grupy osób, która w danym pokoju mieszka. Najczystszy pokój dostaje nagrodę. Każde dziecko dostaje książki czy jakieś czekoladki. Then we go directly to breakfast. Potem idą na śniadanie. After breakfast we have between 3 to 4 hours of English lessons. Potem po śniadaniu mają od 3 do 4 godzin zajęć z języka angielskiego. But it's nothing to be afraid of. Ale nie ma się czego bać. Because it's summer, we actually learn, I guess, in a much less strained and stressful environment. So it's more fun. Tak. It's definitely more fun. Ponieważ to jest wtedy lato, bo to są tak naprawdę obozy letnie, tak jak mówiliśmy, czerwiec, czyli ten okres... Do połowy sierpnia. Ten okres szkolny już się kończy, dlatego też nie ma tych takich zajęć stricte edukacyjnych, bardziej traktują to jako zabawę, żeby się uczyć, ale poprzez zabawę. I oczywiście, it's very stressful after those 3 to 4 hours, so we usually have a small break and then we go to lunch. Okay. Czyli po tych 3 godzinach nauki języka angielskiego jest mała przerwa krótka na lunch. And then afterwards we have teacher quiet time,
which is 1 hour for the teachers, the only hour the teachers have in the entire day for them to just sleep, which is pretty much what we do. So what's the children, what do they do? No, the children, they're supposed to stay in their rooms. They're supposed to stay in their rooms. Yes, no. Ale, nie, ale wolimy, żeby były w pokojach i daleko się nie oddalały, no bo tak naprawdę w tym momencie to one naprawdę, no, nauczyciele muszą chociaż chwileczkę odpocząć, przygotować następne zajęcia. Mhm. Ciekawe jeszcze jest, jeśli chodzi o przeprowadzanie lekcji, że nauczyciele co 3 dni się zmieniają. Więc wszystkie grupy mają ze wszystkimi nauczycielami, prawda? Jeżeli jest nauczyciel ze Stanów, z Anglii, z Australii, to ze wszystkimi kulturami anglojęzycznymi. To jest bardzo, uważam, takie przydatne. Bo one się potem różnych akcentów uczą, rozumieć różne akcenty. Odróżniać też. Tak, tak. To jest bardzo ważne. Takie zetknięcie z kulturą anglosaską, prawda? Na tym obozie dwutygodniowym. Czasem dzieci jeżdżą na kolejne 2 tygodnie. But sorry, you want to continue with your timetable. Then afterwards, after teacher quiet time is complete, next we have some type of physical activity, whether we go outside and have a sport. Sometimes we'll actually have it. The great thing about the camps is we have it situated as team-based. So there are 3 main teachers, and those 3 teachers have students assigned to them. And they're teams, and they compete throughout the 2 weeks. Czyli po tej godziny ciszy dla nauczycieli, kiedy mogą się również zrelaksować, są potem zajęcia fizyczne, zajęcia na świeżym powietrzu i tutaj są zajęcia w grupach tak naprawdę. Tak, bo my mamy grupy lekcyjne i grupy tak zwane projektowe, project groups. I właśnie te są przypisane do nauczyciela, czyli jak gdyby mają swojego wychowawcę. Natomiast grupy lekcyjne są według poziomu. Bo dzieci są czasem, teraz w ogóle się zauważa, to jest ciekawe, takie spostrzeżenie, że jest bardzo mało początkujących, prawda? Właściwie to się dzieci w ogóle nie zdarzają, są elementarne czasem, takie te młodsze, tak. Ale nawet młodsze dzieci nieraz świetnie mówią po angielsku, bo gdzieś tam były z rodzicami, bo uczą się regularnie. Czyli już od samego początku tak naprawdę. Tak, mają lekcje z native speakerami, czyli coraz więcej średnich poziomów, wyższych poziomów, prawda? Już nie mamy tych początkujących. No, także to się zmienia, taka z moich obserwacji. To bardzo, myślę, że to bardzo dobrze. Dobrze, tak, no dobrze świadczy o tym, że Polacy uczą języków tak, teraz, prawda? I uczą też swoje dzieci już od tych najmłodszych lat. Okay, so after this particular activity, we'll go into maybe the beginnings of our project group competition, which could be anything from a fashion show to coming up with your own theme music and presenting it. And this is what is prepared prior to dinner. Okej, czyli wtedy mają jakby takie kilka godzin na to, żeby przygotować, rozumiem, w tych grupach swój własny projekt i to jest również na zasadzie konkursu, tak? Czyli może to być albo pokaz mody, albo coś innego, co dzieci tak naprawdę same mogą wymyśleć. Tak, przedstawienie, jakieś wideoklipy muszą, dostają konkretny temat, muszą go zrobić i przygotowują to przed kolacją, a po kolacji to prezentują. I to jest często konkurs, także my nagradzamy znowu najlepszy jakiś występ, prawda? Albo zbierają punkty za każde swoje osiągnięcie codzienne. Są wywieszone gdzieś tam, jest taki scoreboard, tablica z tymi punktami. I na końcu obozu dana grupa zostaje nagrodzona. Także oni bardzo walczą, bo to jest taka konkurencja między nimi, prawda? No, a jeszcze poza tym jeszcze robimy film często, mam taki projekt, który trwa przez cały obóz. Najczęściej to jest film, bo dzieci bardzo lubią później siebie oglądać. Także to jest albo James Bond, jakiś, do którego sami scenariusz piszą, albo jakieś tam przygody króla Artura, albo to jest mafia jakaś. Tak, no bo nauczyciele nie mówią po polsku, więc jedyna możliwość porozumienia jest po angielsku. I dzieci bardzo szybko to akceptują, się przyzwyczajają. I nawet jeśli pewnie nie potrafią, to tak do końca, to gdzieś tam ta komunikacja jest na etapie migów, znaków i też sobie dadzą radę, prawda? Well, what do you think about like the way children communicate with the teachers? Are there any problems during the camps? Teraz pani Kasia jeszcze tylko... Pytam właśnie o to, co pani zwróciła uwagę, tak, czy tak. Nauczyciele mają problemy z porozumiewaniem z komunikacją pomiędzy dziećmi. I would have to say, out of the camps that I have done, there hasn't been any major communication issue. Even with all the group, the different teaching groups that we have, it seems to be just fine. The best part is students want to help each other. So when there's a student who doesn't understand, there's another student to help. And everyone has a słownik
I believe, right? No. So czyli helps, no. Tak jak Rob powiedział, każdy ma tak naprawdę słownik, może sprawdzić sobie dane słówko, ale co jest bardzo fajne, dzieci pomagają sobie wzajemnie. Nawzajem, czyli tak. Jeśli po prostu ktoś nie zna danego stwierdzenia, sformułowania, to jest koleżanka czy kolega i zawsze jeden drugiego wyręczy. Czyli... No albo w razie czego jest jeszcze pani Kasia, albo pani Zosia, albo pani jakaś, która opiekuje się obozem, już taki bardziej pedagog, jakimś dużym doświadczeniem, który zwykle pracuje w szkole i w razie czego idą do niej. W ogóle jak coś się stanie, kogoś coś boli, w ogóle no to jest pani, która zwykle ma samochód na miejscu, dba o wszystkich, codziennie sprawdza i zawsze jest takim no ostatecznym odwołaniem, prawda, od jakiegoś problemu, także to się zawsze jakoś tam załatwia. Chciałabym jeszcze poruszyć jeden projekt, pięciodniowy projekt Bell, Five Bell Bear Project. No to to jest właśnie tak zwana zielona szkoła, bo zielona szkoła jest między dwoma weekendami, bo zwykle rodzice... Nie mylmy z tym obozem letnim. Tak, bo to jest jak gdyby w czasie pracy szkoły się odbywa, takiej regularnej. Jadą również nauczyciele, którzy sprawują opiekę nad dziećmi ze szkoły, no bo to jest jakby ich tydzień pracy. To się zwykle odbywa w maju albo w kwietniu. I oni po prostu u nas zamawiają sobie taki program, no i wtedy jadą nasi nauczyciele, którzy przeprowadzają wyłącznie program, czyli nie muszą zajmować się dziećmi od strony dyscypliny. To jest właśnie ulotka z obozów letnich, no. Tak? Mhm. Szczerze mówiąc, szkoła zielona prawie że się nie różni od obozu, tylko tym, że jest krótsza. Mhm. No i że są też nauczyciele ze szkoły, więc myślę, że oni są tacy, dzieci są grzeczniejsze, bo to są nauczyciele, którzy ich oceniają, także tutaj nie mamy problemu z dyscypliną żadnych. Także lubimy bardzo zielone szkoły. No ale jest naprawdę dużo angielskiego. Szkoły wybierają sobie. Raz mieliśmy, w zeszłym roku mieliśmy Michaela Jacksona, zdaje się. Jakiś Michael Jackson Project. I tam były piosenki, były występy, były wideoklipy. No i tak właśnie różne sobie mogą wybrać tematy, prawda? Które my już przygotujemy, też przygotowaliśmy na obozy letnie. I jest nam też łatwiej już im coś konkretnego zaoferować. Ale jeżeli mają własny pomysł, to też przeprowadzimy taką zieloną szkołę. I teraz moje pytanie, czy tutaj dzieci jakieś z zewnątrz mogą się do Państwa również zapisać? Jak wygląda ta rekrutacja? Jak najbardziej, bo na obozy letnie to szczerze mówiąc mamy dzieci z całej Polski. I z Warszawy, z Białegostoku się zdarzają, naprawdę z całej Polski. I to są często dzieci, które już były, jeszcze nawet jak mówią innym, taką pocztą pantoflową. I ludzie się dowiadują, skąd się przyjeżdżają, zapisują, bo mogą mieć do nas zaufanie chyba. Bo już tyle lat to robimy i mi się wydaje, że robimy to bardzo dobrze. Jest w tym dużo roboty, ale też dużo satysfakcji. Tak, naprawdę. Jeszcze może przypomnimy stronę internetową, na którą mogą tutaj zaglądać nasi widzowie. To jest www.program-bell.edu.pl. Proszę Państwa, będziemy oczywiście jeszcze powtarzać tą stronę internetową i promować program Bell na naszej stronie facebookowej ONTV, także zaglądajcie tam, zapraszam serdecznie, dziękuję serdecznie naszym gościom. Dziękujemy. Thank you very much for coming Thank for you. Your conversation and I wish you every luck. I hope Thank you're going you to enjoy much. It and you're going to enjoy Poland. I am, I'm still loving Poland. It's gonna be great. Rob cooks very well as well. Yes, we I do to cooking that. Lessons as well with children and adults. Rob opowiadał również o tym, że zajmuje się zajęciami gotowania. Właśnie, zajęciami gotowania, tak, tak to można po angielsku, gdzie można w praktyczny sposób uczyć się angielskiego, ponieważ robią pierniczki, różne dania, związane też ze świętami różnymi anglosaskimi. Oczywiście produktów spożywczych tak, również tak. mogą się łatwo nauczyć. Tak, tak bierzemy jajko, jak jest tak, jajko. Mieszamy, rozbijamy i często ludzie, którzy uczą angielskiego latami, nie wiedzą, jak być po angielsku to crack an egg, rozbić jajko albo coś tam zamierzać, tak, żeby ubić. Także są bardzo praktyczne i też na obozach. Sometimes you cook at camps as well. Yes, obozach też są, czasem przeprowadzamy takie lekcje, dzieci uwielbiają mnie. Także... Być może będziemy mogli Państwa odwiedzić na obozie, albo no właśnie, zaprosimy Roba ponownie po to, żeby tutaj w studiu urządził nam taką małą lekcję gotowania. Oh. Maybe you will come and show us how you cook. That would be fantastic, I would love it. No problem. Rob mówi, że oczywiście, że na pewno się zgodzi. Raz jeszcze bardzo dziękuję za spotkanie, do usłyszenia. Dziękuję. I proszę Państwa, Państwa zapraszam teraz na króciutką przerwę, a po przerwie już spotkanie z kolejnym gościem.